Moi drodzy, witajcie. Dzisiaj dalszy ciąg przygód Grzesiuka. Mieliśmy widzieć się rano, jednak wiadomo, to jest weekend i po prostu łóżko trochę wciągnęło. Tak jak zapowiadałem, od poniedziałku przejdziemy już do dwóch odcinków dziennie. Będzie rano o 8 i później po południu o godzinie 18. Jednocześnie staram się też poprowadzić dla Was kanał Dla Kobiet, który naprawdę cieszy się fajnymi odpowiedziami i bardzo się cieszę, że robię dla Was te dwa projekty. Może jak będzie trochę więcej czasu, to zrobimy nawet i trzeci. No ale nie będziemy wybiegać tak daleko w przyszłość. No dobrze, moi drodzy, teraz nie przedłużając, zanurzamy się w dalszą część przygody. Tańcząc wsadziłem rękę do kieszeni, w której zawsze luzem nosiłem pieniądze i namacałem pięć złotych. Trzymając w ręku monetę myślałem. Rachunek na dwóch wypadł 46 zł, a do wydania miałem 36. Plus dwadzieścia złotych zakonspirowanych, więc wypadło ich niż przewidywałem. Ma, że nie skorzystam, powiedziałem, wkładając jej pieniądze do ręki. Jak to, tak za nic mi dajesz? Zapytałaś zdziwiona. Tak, to ja nie przyjmę. Chodź do mnie, za te pięć złotych nic więcej od ciebie nie wezmę. Powiedziałem, że nie skorzystam. Na co, boisz się? Nie bój się. Nikt tutaj nie ma do mnie prawa. Powiedz, mała, kogo ja się mogę bać? Jak ja sam siebie się nie boję, odpowiedziałem ze śmiechem. A poza tym, ja mam pomocnika za parkanem, którym nieźle potrafi operować. Mówiąc to, uchyliłem połę marynarki, by zobaczyła wystającą z kieszeni rękojeść dużego fińskiego noża. To za co dałeś mi pieniądze? Taką już mam po ojcu zasadę życiową: boso, ale w ostrogach. A dałem ci za fatygę. Za taniec i dlatego, że mi się tak podoba. A teraz baw się dalej, może jeszcze parę złotych zarobisz do rana. Powiedziałem, gdy po skończonym tańcu szliśmy razem w kierunku naszych stolików. O godzinie w pół do trzeciej nad ranem wszyscy dobrze na obrotach wsiedliśmy w dwie dorożki. Wio, panie Sałata, krzyczał Leszek na drędziarza w pierwszej dorożce. Mija ich pan, wołaliśmy na swojego. I zaczął się wyścig do rożek po pustych ulicach Warszawy. Gdy dojeżdżaliśmy do skrzyżowania ulic, z rogu wypadło kilka osób. Dwie młode kobiety wyskoczyły na jezdnię. Jedna wskoczyła do pierwszej dryndy, a druga do naszej. — Obława — powiedziała wystraszona, wciskając się między nas. — Panowie, nie dajcie mnie zabrać — prosiła się. Nazywam się i wymieniła swoje imię i nazwisko. W tym momencie z rogu wyjechała buda, kryty samochód policyjny. Wysypali się z niego policjanci i łapali uciekających. Nas nie zatrzymali, więc spokojnie pojechaliśmy dalej. Na ulicy Marzałkowskiej wyskoczyłem z dorożki i wsiadłem w nocne tramwaj idące w stronę Mokotowa, a stamtąd już piechotą w dół, w swoją parafię. Wracając myślałem o przeżyciach ostatniego dnia. Najważniejsze przeżycie to egzamin dojrzałości. Skończył się praktykant. Od jutra jestem już czeladnikiem i dalsze moje życie będzie się układało w zależności od tego, jakim będę fachowcem. Lepszy fachowiec to większa płaca i lepsze warunki życia. Myślałem też o Leszku, dla którego ten dzień był ostatnim dniem praktyki w wakacyjnej w fabryce. Umówiliśmy się, że będziemy się spotykali. Wkrótce zaczął pracować w fabryce jako inżynier. Myślałem też o życiu młodej dziewczyny poznanej w knajpie i o tej, która przed obłową schroniła się do naszej dorożki. Myślałem o kelnerze, któremu można bezkarnie wymyślać, jeśli tylko ma się odpowiednią ilość gotówki do stracenia. Myślałem o tych tak zwanych lepszych knajpach, w których niektórzy tracą w ciągu dnia więcej pieniędzy niż inni mają na utrzymanie całej rodziny w ciągu miesiąca. Na dzielnicy chłopaki też piją wódkę. Piją w mieszkaniach, na klatkach schodowych, w bramie, za parkanem, a wieczorem to i na ulicy. Piją także, ale to już rzadziej, bo to drożej kosztuje w knajpach, mordowniach, na dzielnice. Gdy chcą wypić, składa się kilku po złotówce lub po pięćdziesiąt groszy, a taniec to latem deptak w Parku Sieleckim, a zimą sala Towarzystwa Przyjaciół Czerniakowa. Za jeden złoty od osoby. Tego dnia poznałem nowy kawałek życia, znany mi dotychczas tylko z opowiadań. Chcesz jechać w miasto na zabawę? zapytał Władek. Mam zaproszenie. Dostałem od pułkownikowej, o której malowałem wille. do resursy. A kto jeszcze idzie? zapytałem. Bronek i Dobra, idę, odpowiedziałem. Wejście kosztuje drogo, ale wyjdziemy na gapę. Damy sobie radę. Przecież to nie czarniaków. Tam nie będą tak bardzo pilnować. dokończył Władek. Niech każdy zabierze w kieszeń ćwiartuchnę. Poradziłem chłopakom, bo tam na pewno drogo kosztuje. Za dużo nie można brać, bo porządek musi być. Idziemy w kapeluszach. Nie będzie poruty. Każdy poszedł do siebie przebrać się i wieczorem pojechaliśmy na frajerską, jak to nazywaliśmy, zabawę. Na głowach mieliśmy kapelusze, które zakładało się tylko na wyskok do miasta. Gdy ktoś przez zapomnienie stanął na rogu z chłopakami w kapeluszu, dostawał taką naukę, że więcej tego nie robił. – Ty patrz, wariat w kapeluszu – wołali śmiejąc się – Ktoś się strącił kapelusze z głowy, inny kopnął, ktoś inny poderwał i wsadził drugiemu siłą na głowę. Gdy wreszcie właścicielowi udało się go odebrać, musiał długo czyścić i fasonować, zanim znów zdatny był do użytku. Tam, na dzielnicy, obowiązywały kraciaste czapki i czerwone apaszki. Czym jaskrawsza krata i czerwieńsza apaszka, tym większy przystojniak. Więc w kapeluszach i krawatach pojechaliśmy na grzeczną zabawę. Okrycie oddaliśmy do szatni i kręciliśmy się, żeby zorientować się w możliwościach wejścia bez biletu. Na szerokich schodach stali ci, co kontrolowali bilety. Stojąc w holu obserwowaliśmy wchodzących gości, pań w pięknych sukniach balowych, panowie w smokingach, niektórzy we frakach, ale byli również tacy w zwykłych, wizytowych garniturach. Obserwując ludzi, zauważyłem, że z małych, bocznych drzwi wyszedł Wodzirej, którego poznać można było po pęku kolorowych wstążek przypiętych do ramienia i szerokimi schodami poszedł na górę, a po pięciu minutach znów wyszedł tymi samymi drzwiami na dole. – Opaki, tu musi być przejście na salę – powiedziałem, wskazując drzwi, z których wychodził Wodzirej. – Idziemy. W pokoju, do którego weszliśmy, siedziało przy stole czterech mężczyzn – Ukłoniliśmy się grzecznie i bez żadnej tremy, z uśmiechem o nic nie pytanie, wyszliśmy drugimi drzwiami i wąską klatką schodową dostaliśmy się do kuchni i bufetu, a stąd już na salę. Zabawa na cały regulator. Wszystkie pary tańczą, woła wodziry. Władek i Adek już tańczą. Mrugają do nas i dają do zrozumienia, że partnerki słabo tańczą. Rozglądam się, czy nie da się kupić dla siebie partnerki. Patrzę, pod ścianą siedzi starsza para. A przy nich młoda, może siedemnastoletnia panienka w niebieskiej, balowej sukni. Poprosiłem do tańca. Panienka spojrzała w bok i zapytała: Mamusią, można? Mamusia zmierzyła mnie od góry do dołu i kiwnęła głową, że można. Po skończonym tańcu odprowadziłem panienkę do mamusi. Ponieważ tańczyła dobrze, więc nie szukałem już innej partnerki. Po pewnym czasie w tańcu panna i ręka, bo takie imię mała dama, w imieniu rodziców zaprosiła mnie do bufetu na kolację. Pierwszy raz byłem na takiej arystokratycznej zabawie, więc nie wiedziałem, jak należy się zachować. Czy wypada przyjąć zaproszenie, czy też w dobrym to nie będzie, jeśli odmówię. Gdy po jakimś tańcu znowu oddałem rękę, Ireny mamusi, teraz już zaprosili mnie rodzice. Zaproszenie przyjąłem, lecz poszedłem zapytać chłopaków, co oni o tym myślą. Idź, w frajerze, nie namyślaj się, co ci szkodzi zjeść i wypić za darmo, radzili koledzy. A powiedz jeszcze, że jesteś z kolegami, to może i nas zaproszą. Przy stolikach rozsiadła się cała rodzinka. Rodzice, Ręka i dwóch starszych braci, każdy z narzeczoną. Toczyła się rozmowa i tylko pilnowałem się, żeby nie wyrazić się z zagranicznym słowem. Odstawiałem sztywcika i szło mi to zupełnie dobrze. Tatoś pochwalił się, że jest kierownikiem w banku, że synowie studiują studium na Politechnice, że Ręka wkrótce zrobi maturę i pójdzie na medycynę. A co pan robi? Zapytał tatuś. Uczę się u Wawelberga. W jakim kierunku? Radiotechnika. Odpowiedziałem, bo faktycznie w tym czasie uczyłem się tam, ale były to państwowe kursy radiotechniczne, dwuletnia szkoła wieczorowa z wyższym poziomem nauczania, mieszcząca się na terenie szkoły Wawelberga. Połapałem się, że rodzinka przeprowadza egzamin. Czy facet nadaje się do towarzystwa dla córeczki? Podobała mi się ta zabawa w ciociu babkę z nimi i dalej grałem rolę skromnego, grzecznego i kulturalnego chłopca. Egzamin widocznie wypadł dobrze, bo gdy spotkałem się z ręką w następną niedzielę, by doręczyć jej fotografię, które zrobiono nam na balu, na moje pytanie, jak spędzimy wieczór, odpowiedziała – pójdziemy do mnie do domu. No, – A czy to wypada? – zapytałem. – Przecież tak krótko się znamy. – Niech pan się niczego nie obawia. Do nas w każdą niedzielę schodzi się dużo młodzieży. Koledzy, braci, moje koleżanki. Śpiewamy, tańczymy, bo mamy pianino i radio Patefon. Powiedziałam w domu, że pana przyprowadzę. Poszedłem. Pomyślałem sobie tylko, że znów muszę odstawić sztywcika. A to trochę męczy, bo wciąż trzeba uważać na to, co się mówi i robi. O la, la. Na to wpadłem w ciekawe towarzystwo, pomyślałem, gdy znaleźliśmy się już w mieszkaniu, które urządzone było komfortowo. Pięć pokoi z kuchnią, wszystkie ładnie umeblowane. Trzymaj się, sztywno, nie zblamuj się, ostrzegałem w myśli sam siebie. To nie ulicy tatrzańskiej i najpają bandyty na Wojtówce, gdzie można sobie pozwolić na wszystko i nikt się niczemu nie dziwi. Na szczęście przewidując, że będzie trzeba z ręką wstąpić do kina czy do kawiarni, ubrałem się, jak to się u nas mówiło po frajersku. Miastowo, to znaczy białe wełniane rękawiczki, pliśniak na głowie, krawat i biały szalik. Ręka poznała mnie z całym towarzystwem. Prezentacja przebiegała gładko. Dowiedziałem się, że z kolacją czekano na nasze przyjście, i po chwili wszyscy siedzieliśmy przy zastawionym stole. Podano różne kanapki, ciasteczka, cukierki i butelkę słabego wina na 12 osób samej młodzieży, bo staruszkowie wraz z ciocią, która ich tego dnia odwiedziła, siedzieli pod ścianą. Chociaż niby nikt ich nie obchodziło, obserwowali bez przerwy, co my robimy i o czym rozmawiamy. Zrozumiałem, że ośrodkiem ogólnego zainteresowania była moja skromna osoba. Jako nowego gościa w dobranym, dobrze znającym się towarzystwie. Skromne. Dlatego, że starałem się być mało widoczny i nie za wiele mówić. Właśnie mówić. Bo zaczęło mnie to śmieszyć. Jakaś sztuczna w tym towarzystwie grzeczność. Bez przerwy słyszałem proszę, dziękuję, nic tylko o i e. Rękę, nogę, mogę, panienkę. Przesadnie akcentowano. Nie jestem takim baranem, żeby tego nie potrafił naśladować, więc pojechałem na tym samym tonie i wszystko szło klawo. Czy pan pracuje, czy jeszcze się uczy? Zapytała panna Lila, koleżanka i ręki, siedząca obok mnie przy stole. Bo ja uczę się w konserwatorium, gram na skrzypcach. Oho, trzymaj się, pomyślałem. Zaczyna się egzamin, czy pasuje do towarzystwa. Uczę się, proszę pani, zrobiłem pauzę. Sprzedawać gazety, dodałem po chwili. Pan ma duże poczucie humoru? zaszczebiotała Lilka. Chyba tak, ale u mnie to rodzinne, po ojcu. A do którego gimnazjum pan chodził? zadał pytanie młodzieniec siedzący po przeciwnej stronie stołu. Tu was boli, pomyślałem. Gimnazjum, matura to klucz otwierający wejście do waszego towarzystwa. Szczęśliwie, że nie zależy mi na towarzystwie takich jak wy, młodych, a już nadętych i zarozumiałych drewniaków. Do żadnego gimnazjum nie chodziłem. Odpowiedziałem zadowolony, że spotka ich rozczarowanie. Mnie uczyła ulica. I chyba źle nie wyuczyła, prawda? Roześmiali się wszyscy, zadowoleni z dowcipu. Po moim powiedzeniu o nauce, sprzedawaniu gazet, nikt mi nie uwierzył, że nie chodziłem do żadnego gimnazjum. A gdy jeszcze powiedziałem, że zaproszenie na bal znalazłem na ulicy, uznali mnie za bardzo tajemniczego człowieka. Ale oni i tak dowiedzą się o mnie wszystkiego. Po kolacji tańczono przy radiu i patefonie. Jeden z gości grał na pianinie, a raczej słuszniejsze będzie określenie, że uczył się grać na pianinie, bo niesamowicie mylił tempo i fałszował melodię. Przy pożegnaniu wszyscy zapraszali mnie, żebym koniecznie przyszedł w następną niedzielę. Pan tak dobrze tańczy i ma tyle humoru, mówiła Irenka. I taki pan tajemniczy, dodała Lilka. Co wieczór byliśmy razem, nic o panu nie wiemy. Tajemniczość to moja specjalność, odpowiedziałem gdy dowiecie się o mnie wszystkiego, może okazać się, że wcale nie jestem taki interesujący. Następnego dnia wieczorem opowiedziałem swoim chłopakom wrażenia z wizyty u lepszej sfery. No, gadajcie, jak mi radzicie? Iść tam znowu w niedzielę, czy nie warto? Nie, bądź głupi, idź. Poradził mi jeden. Pożrzesz sobie za frajer dobrych rzeczy, potańczysz i co najważniejsze, poznasz z bliska, jak wygląda ich życie. Tylko, że to są ludzie przeważnie bez charakteru. Tłumaczył mi starszy kolega. Pilnuj się, żeby ci który jakiegoś świństwa nie zrobił. Oni to robią grzecznie. Będzie się do ciebie uśmiechał, a w rękawie będzie trzymał nóż, żeby posunąć wtedy, jak się do niego wykręcisz tyłem. Tego ty ja się nie boję. Jak zaszurają, to dam radę wszystkim rozmieszać. W następną niedzielę wszystko odbyło się u ręki tak jak poprzednio. Z tą tylko różnicą, że Lilka grała na skrzypcach i zaśpiewała kilka piosenek przy kulejącym akompaniamencie. Wszystko to wyszło bardzo słabo, ale wszyscy przez grzeczność bili brawo i prosili o jeszcze. Gdy zagrała znane mi tango, zaśpiewałem w tak muzyki, ale śpiew wyszedł dobrze. Albo tak jak ilca, przez grzeczność wszyscy bili brawo i prosili, żeby jeszcze coś zaśpiewać. Zaśpiewałem typową warszawską piosenkę. Jednosty, które znane były tylko na przedmieściach. To usze wszystkich naprawdę wzięło, bo śpiewałem w sposób charakterystyczny, akcentując tak, jak to robią tylko ludzie wychowani na przedmieściach Warszawy. – Brawo, pięknie! – zachwycali się. – Ale wiech, z wiech, wiecha, – wołali. – Jak pan go dobrze naśladuje? – To wiech naśladuje mnie, – pomyślałem. – Tylko, że za bardzo wykoślawia. – A ja, owszem, naśladuję. I to chyba dobrze, ale waszy sposób mówienia… Gdy na dodatek powiedziałem im jeden monolog pijacki, a drugi szemrane, z zachwytą nie było końca. Stwierdzili, że albo chodzę do szkoły teatralnej, albo już występuję na scenie. Głupie uczucie. Rozmawia człowiek z tymi ludźmi, słucha, co mówią i nie wie, co jest prawdą, a co fałszem, powiedzianym w imię grzeczności, obudy, czy złośliwości, ale tym się nie przejmowałem, bo wcale mi na nich nie zależało. Wiedziałem, że znajomość ta szybko się skończy, bo mi towarzystwo nie odpowiadało duchowo. Zauważyłem, że panna Lilka zaczyna w moją stronę przewracać oczami. W tańcu lepiła się do mnie, mówiła, że mnie rozszyfruje i zaproponowała spotkanie na mieście. Chętnie spotkałbym się z panią, odpowiedziałem, ale nie chcę narazić się temu panu, który patrzy na mnie tak, jakby mu ojca i matkę zabił. Czy pani nie wie, dlaczego on tak na mnie ślepia, wybałusze? W tym momencie zdałem sobie sprawę, że wyskoczyłem ze słowami, które w tym domu nie powinny być wypowiedziane. Zazdrosny jest. Odpowiedziała Lilka zalotnie. Zakochał się we mnie i nie daje mi spokoju, chociaż wyraźnie mu powiedziałam, że nie będę z nim chodziła. Nie wiem dlaczego, ale wszyscy chłopcy są we mnie zakochani. Ja też nie wiem, dlaczego pomyślałem. Gdy tańczyliśmy z ręką, ta ostrzegała mnie, żeby z Lilką nie zaczynać, bo to nie jest nic warta dziewczyna. Dla zabawy stara się rozkochać w sobie każdego chłopca po to, by mu dać kosza, a sama bierze się za następnego. Teraz przyszła kolejna pana. Dowiedziałam się od brata, mówiła mi dalej ręka, że dwóch ostatnio zakochanych umawiało się w kuchni, żeby pana od niej odstawić. I rzeczywiście, patrzyli na mnie z spodłoba, ale nie zaczepiali. Z mieszkania wyszedłem ostatni, ulica była pusta. Pomyślałem sobie, że teraz, choćbym nawet chciał, to już nie mogę urwać się z tego domu. Muszę przychodzić, żeby sobie chłopcy nie pomyśleli, że mnie wystraszyli. Ano, zaczyna się ciekawie. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Następnego dnia dowiedziałem się w fabryce, że w niedzielę odbędzie się wielki bal urządzony przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów w Sali Malinowej, Urzędu Telekomunikacyjnego. Wstęp kosztuje 5 złotych od osoby. Zastanawiałem się, czy nie wysilić się z kieszenią na taką zabawę, bo to i Ministerstwo i Sala Malinowa, też ładnie tak brzmi. Warto pójść z Irenką, ale znów 10 złotych to kupa forsu, a do bufetu też trzeba będzie iść, żeby nie tańczyć przez całą noc o suchym pesku. Ćwiartkę wódki zabiorę w kieszeń. To już będzie czysty zysk. Ostatecznie za dwa razy nie pójdę do towarzystwa przyjaciół Czerniakowa. Tam za te pieniądze mógłbym iść cztery razy. Jeszcze miałbym na ćwiartkę i zagrycha. Trzeba iść. Zdecydowałem. Poostaw się. Staśu, żeby nie zauważyli u ciebie za byle kogo. Trzeba tylko podskoczyć do jej ręki i dowiedzieć się, czy będzie chciała pójść, bo sam nie pójdę. Szkoda pieniędzy i nie czuję się dobrze w takim drewnianym towarzystwie. U ręki zastałem Lilkę, jednego z tych facetów, którym się nie podobałem. Patrzył na mnie ironicznie i wyzywająco, a w rozmowie starał się podkreślić swoje walory i na tym tle wykazać, jaki ja w porównaniu z nim jestem mały. Bez przerwy mówił tylko o gimnazjum, które już ukończył, o nauce na wyższej uczelni, a wreszcie zwracając się do mnie zapytał – a pan w jakim kierunku się kształci? Na inżyniera ogrodniczego odpowiedziałem bardzo poważnie – – A co taki inżynier robi po ukończeniu uczelni? – zapytał zdziwiony. – Nie wie pan, kijem gruchy obija. Widząc, że tu nic nie wygra, zaczął z innej beczki. Teraz na tapetę weszły rodziny. Zaczęli opowiadać, kto z jakiej rodziny pochodzi. Wynikało z tego, że wszyscy mają szlacheckie pochodzenie. Błękitna krew z herbami. – Hrabiewskie dzieci? – pomyślałem. – Tylko pewnie ich w kąpieli zamienili, a pan Bóg zapomniał im dać majątku i rozumu. I znów padło pytanie – a pan z jakiej rodziny pochodzi? Przez cały czas rozmowy o rodzinach i pochodzeniu byłem tylko niemym słuchaczem, więc też odpowiedziałem już ze złością. Ja pochodzę z tych gorszych, co to mają zwyczajną czerwoną krew. A w ogóle to mnie ciotka z litości urodziła, bo matka tego dnia robiła duże pranie i nie miała czasu narodzenia. Tym razem towarzystwo połapało się, że sobie pokpiwam z nich. Po krótkiej konsternacji młodzieniec zaczął opowiadać jaki to z niego bohater, jak to on nikogo się nie boi, że w szkole to wszyscy się go bali, że ma kolegę bohatera, który jest jeszcze bardziej bojowy. Nie widzi takiego, który dałby radę jego koledze. W tym czasie mamusia podała na stół herbatę i ciasteczka. Pan bił się już kiedy? zapytał mnie towarzysz Lilki. Owszem, z siostrą odpowiedziałem, ale tylko dlatego, że jest dużo młodsza i wiem, że da mi radę. — A z kolegami nie bój się pan nigdy? Nie, odpowiedziałem. Mamusia mi nie pozwala. To nieładnie bić się z kolegami. Co innego pobić się z wrogiem, ale tego też nie robię, bo podobno tylko łobuzy się biją. Wreszcie powiedziałem, po co przyszedłem. I ręką bardzo się ucieszyła, a zastrzegła, że nie wie, czy będzie mogła pójść, bo rodzice jeszcze i samej na zabawy nie puszczają. U nas takie dziewczynki już puszczają się same, pomyślałem. A głośno powiedziałem, że trzeba chyba spróbować poprosić mamę. Mama z początku nie chciała się zgodzić. Dopiero gdy obiecałem, że nie będzie wódki, że przypilnuje, by Spocona nie wychodziła na zimne powietrze i po zabawie oddam mi rękę mamusi do rąk własnych, uległa. Umówiliśmy się, że przyjadę po jej rękę w sobotę wieczorem. Po chwili lilka ze swoim kawalerem pożegnali się i wyszli. Kończyłem już swoją herbatę, gdy do pokoju weszła mama, mówiąc. To tak zawsze jest. Przyjdą, obożerą, zostawią bałagan i pójdą sobie, a ja przez nich mam tylko robotę. Poczułem, że herbata, którą miałem w ustach, stanęła mi w gardle, i pomyślałem, że jeśli nawet przyjdę tu jeszcze kiedykolwiek, ktoś dźbła jedzenia nie wezmę do gęby. W sobotę wieczorem wysztyftowany na 102 zjawiłem się u Irenki. Nie była jeszcze ubrana do wyjścia, ale zauważyłem, że balowa suknia leży rozłożona na tapczanie. Musimy jeszcze zaczekać pół godziny. Powiedziała, widząc moje zdziwione spojrzenie, czekam na pantofle, które oddałam do szewca. Powinni je już przynieść. Niech pan tu posiedzi, a ja będę się przebierała. Usiadłem na fotelu i zająłem się przeglądaniem czasopism, których sporo leżało na stole. Gdy po kilku minutach i ręka weszła do pokoju, by zabrać sukienkę, przyszedł chłopiec, który przyniósł pantofle od szewca. Razem z nim wszedł młodzieniec, mniej więcej w moim wieku, mógł mieć około 20 lat. Przez otwarte drzwi widziałem, jak w przedpokoju wieszał palto i kapelusz. Teraz wszedł do pokoju i nie witając się z nikim, zaśpiewał coś półgłosem. Zakończył zwarywanym stepem, gestykulując, podszedł tanecznym krokiem do jej ręki i odezwał się teatralnym głosem: Panno Irenko, panie dzisiaj idzie ze mną na zabawę. Nowe hrabiowskie dziecko, pomyślałem. Nawet na mnie nie spojrzał. Popatrzyłem na niego: czarny garnitur, elegancka koszula, krawat z wielką główką. Pewny siebie. Giganciak, sztuczny cwaniak. Takie było moje rozpoznanie. Nie mogę iść z panem, bo umówiłam się już z kimś innym, odpowiedziała mu Irenka Niemożliwe. Przecież ja pani przysłałem zaproszenie. Ale ze mną się pan nie umawiał. Zaproszenie oddałam koledze. Nic nie szkodzi. Ja mam zaproszenie i pani pójdzie ze mną. Ale ja z panem nie chcę iść. Już ze złością odpowiedziała Irenka A zresztą najlepiej będzie, jeśli pan się zapyta mamusi. To jest właśnie ten bohater, o którym mówił kolega, powiedziała Irenka, gdy facet wyszedł do innego pokoju rozmawiać z mamusią. Niech pan się w ogóle nie odzywa, bo mógłby pana pobić. I tak nie jestem pewna, czy go nie nasłał chłopak Lilki, tylko on wiedział, kiedy pan przyjdzie i że mamy iść na zabawę. Irenka wyszła z suknią z pokoju. Dobrze, będę siedział cicho, odpowiedziałem. Nic nie będę mówił. Jak to ciężko być grzecznym w takiej sytuacji, pomyślałem. Ale jak już to wlazłem, to inaczej nie można. Porządek musi być. Do pokoju znów zajrzała jej Mamusia odesłała go do tatusia, a teraz tatusia znowu odsyła do mamusi. Powiedziała i uciekła z powrotem. Ja wciąż siedziałem w fotelu. Po chwili wszedł do pokoju bohater. Podszedł do mnie i stanął mi przed nosem w wyzywającej pozie. Jedna noga wysunięta do przodu, lewa ręka na biodrze. Skazując na mnie prawą ręką, zapytał podniesionym głosem: czy to pan ma iść z ręką na zabawę? A czy ja pana o coś pytam? Odpowiedziałem pytaniem na pytanie. Widzę, że się pan wygłupia. Proszę bardzo, niech pan to robi dalej. Ja mam czas. Poczekam jeszcze kilka minut. Mimo, że wszystko się we mnie gotowało, mówiłem zupełnie spokojnym tonem, nawet flegmatycznie. Bo mnie się wydaje, że ja mam większe prawo? Odezwał się znów tym samym zaczepnym tonem. Pan nie wie, jak ja mam prawo, ja znów nie wiem, jakie pan ma prawo. Przecież ja pana wcale nie znam. Ja pana też nie znam, odpowiedział wściekle. No to możemy się zapoznać. Mówiąc to, błyskawicznie poderwałem się z fotela. Nastąpiło raptowne zderzenie mojej głowy z jego twarzą. Fryer przefrunął przez spokój i wpadł plecami w kredens. Posłyszałem brzęk tłuczonych szyb i naczyń w kredensie. Spojrzałem. Przeciwnik mój, nisko nachylony, łapie w chusteczkę krew z nosa. Bracia i ręki zaprowadzili go do kuchni, by pod kranem zatamować mu krew. W momencie, kiedy się poderwałem, by dopełnić ceremonii zapoznania, weszli do pokoju rodzice i ręki. Teraz stałem skromnie, zapuszczonymi nadłu rękami, jak gdyby zdziwiony tym, co się stało. Dlaczego pan go uderzył? Pyta mnie ojciec. Wcale nie chciałem uderzyć, to było niechcące. To czemu pan tak się szybko poderwał? Bo przypomniałem sobie, że rozmawiamy i że on stoi, a ja siedzę, a to przecież nie nieprzyzwoicie. Dlatego się podniosłem. Po kilku minutach przyszła jej ręka i zmartwiona powiedziała mi, że rodzice są bardzo zdenerwowani, a ojciec zdecydował, że ręka z żadnym z nas na zabawę nie pójdzie. Ubrałem się i wychodząc wstąpiłem do kuchni, w której zebrała się cała rodzina. Bohater stał nachylony przez lewie, nad którym obmywał sobie twarz. Gdy wszedłem, wyprostował się i spojrzeliśmy na siebie. Miał spuchnięty nos i usta, z których jeszcze sączyła się krew. Teraz już nie udawałem grzeczniaka. Zmierzyłem go oczami i powiedziałem. Ty Nygus jak chcesz się odegrać, to ja dziesięć minut zaczekam przed bramą. Daję słowo, że dłużej czekać nie mogę. Nie mam czasu i jest zimno. A jak chcesz później, to szukaj mnie na ulicy Tatrzańskiej. Nazywają mnie tam Kozak. Powiedziałem ogólne do widzenia i wyszedłem. Po dziesięciu minutach czekania przed bramą wsiadłem w trawę i sam, w złym humorze, jechałem na bal. Myślałem o tym, jak to się głupio układa życie. Choćbym chciał być grzeczny i układny, to mi ludzie nie dadzą. Zawsze znajdzie się jakiś typ, który będzie się prosił, żeby go stuknąć w ryje. I nie sposób takiemu przecież odmówić. Szkoda tylko pieniędzy, które wydałem na bilety wstępu. Cholerna arystokracja. Wnóżka kopana. Sam na bal nie pójdę, zdecydowałem. Może uda mi się odsprzedać komuś bilety, a sam na zabawę do przyjaciół na Czerniakowską? W czasie tych rozważań zauważyłem młodą pannę, która zajęła miejsce naprzeciwko mnie. Obejrzałem ją od góry do dołu. Ładnie ubrana, bolowa suknia i sama. Dokąd takie dziewczonko może samo jechać? Zastanawiałem się. Ładna dziewczyna, więc dla takiej nie powinno zabraknąć towarzystwa. Ale że ja jestem z natury nieśmiały, to nie miałem odwagi tak po prostu zapytać. Proszę bilety do kontroli? Usłyszałem za plecami głos konduktora. Podałem swój bilet do kontroli. A panienka szuka wszędzie i nie może znaleźć swojego biletu. Ja, proszę pana, kupiłem bilet, tłumaczył kontrolerowi, ale nie pamiętam, gdzie go włożyłam. Teraz nie wiem, czy znajdę, bo już się zdenerwowałam. Pamiętam, że dawałem tej pani bilet, wtrącił konduktor. Wsiadła na przystanku przy Saskiej Kępie. Tym razem nie zapiszę pani kary, powiedział kontroler, patrząc na zaczerwienioną i zdenerwowaną panienkę. Ale na przyszłość proszę dobrze pilnować biletu. To jest pani bilet, proszę, powiedziałem po wyjściu kontrolera, wkładając swój bilet na parapecie okna. – Jak to? – zapytała i położyła bilet, który już trzymała w ręku. – Leżał na podłodze – odpowiedziałem. – To dlaczego pan nie oddał mi go wtedy, gdy był kontroler? – Bo ja podałem go do kontroli jako swój bilet. Ja jadę na gapę – dodałem. Teraz już mi nie jest potrzebny. I mnie też nie, bo zaraz wysiadam. Podnieśliśmy się równocześnie, szykując się do wysiadania. – Pani widzę na bal – zapytałem odważnie. – Czy można wiedzieć gdzie? – Na żaden bal, do domu jadę. Będę miała bal, ale w łóżku – w takim stroju o tej porze do domu? Zapytałem zdziwiony. A po mi towarzystwo uciekło. Umówiliśmy się u koleżanki, spóźniłam się i wszyscy już wyszli z domu. Nie wiem dokąd. Wysiedliśmy z tramwaju i rozmawiając, stanęliśmy na chodniku. To musi być strasznie przykre. Ciągnąłem dalej swoją gadkę. Gdy człowiek szykuje się na zabawę, a w rezultacie prześpi noc w domu. Nic na to nie poradzę, sama przecież nie pójdę. Nie chciałbym pani obrazić, walę już teraz na całego, ale mam dwa bilety wstępu na bal o tu, bliziutko, tylko kilka kroków. Złożyły się pewne powody, dla których nie mogła pójść panienka, z którą się umówiłem, a sam też nie pójdę. Jesteśmy w jednakowej sytuacji. Zapewniam, że nie będę pani krępował swoją osobą. Kuję dalej na gorąco. Zatęczymy ze trzy kawałki, może tam będą pani znajomi, może pozna pani kogoś, kto będzie bardziej pani odpowiadał. Ja żadnej pretensji wnosić nie będę. Panienka broni się coraz słabiej, wreszcie wytacza ostatni argument. Ale proszę pana, przecież ja pana wcale nie znam. No to możemy się zapoznać, odpowiedziałem. Tu z fasonem zdjąłem kapelusz, rękawicę i ściskając dziewczynie rączkę przedstawiłem się. W tym momencie przypomniałem sobie, że zaledwie przed pół godziną wypowiadałem tę samą formułkę, ale w jakże innych okolicznościach. Bawiliśmy się razem całą noc. Rano dowiedziałem się od niej, że jest córką właściciela masarni i dużego sklepu z wędlinami, że zajmują w alejach jerozolimskich pięciopokojowe mieszkanie. Ona sama jest studentką na pierwszym roku medycyny. Gdy żegnaliśmy się pod bramą, w którym mieszkała, podała mi swój dokładny adres i numer telefonu i zobowiązała mnie, że w następną niedzielę wieczorem muszę koniecznie do niej przyjść. Niech się pani niczego nie obawia, powiedział. U nas w każdą niedzielę schodzi się młodzież Koledzy brata, moje koleżanki Mamy w domu pianino, radio, patefon Nie poszedłem Nie poszedłem też więcej do Irenki Bosu, ale w ostrogach Ciapciaki, chociaż uważają się za lepszą sferę Niecharakterne towarzystwo Każdy pracujący chłopak musiał obowiązkowo Do ukończenia 18 lat Chodzić do szkoły zawodowej Nieważne było, czy zdawał na następny kurs. Nieważne było, czy się uczył i jak się uczył. Ważne było, że w specjalnej kontrolce obecności był stempel obecny lub krzyżyk w dni wolno od lekcji. Wolne dni to środa i sobota. Kontrolki sprawdzane były w fabrykach raz w miesiącu przez urzędnika biura personalnego. Na wszelki wypadek zrobiłem sobie stempel z krzyżykiem i w końcu miesiąca przedstawiałem w kartkach tych dni, kiedy nie byłem w szkole. Chociaż pracę w fabryce rozpocząłem w końcu kwietnia. Jeszcze w tym roku szkolnym musiałem zapisać się do miejskiej szkoły zawodowej i chodzić do niej przez maj, i czerwiec. Przypuszczam, że celem szkoły było zająć czymś młodych chłopaków, żeby wieczorami nie było na ulicach. Ci, co byli w szkole, nie stali na ulicach, ale za to całą kupą rozrabiali w szkole. Na lekcjach nigdy nie uważał, każdy robił co chciał, chłopaki łazili po klasie, rozmawiali, a profesor przy tablicy spokojnie omawiał lekcje. Były wykłady, które nas interesowały, na przykład materiałoznawstwo, nie rysunki techniczne. Ale z tych przedmiotów mieliśmy tylko po jednym wykładzie w tygodniu. Inne przedmioty, które nam wykładano, to język polski, matematyka, historia, geografia i religia. A wszystko na poziomie szkoły podstawowej. A przecież do pracy w fabryce nie przyjęli nikogo, jeśli nie miał ukończonej szkoły powszedniej. Dodatkowo do tej szkoły chodzili chłopcy pracujący w różnych zawodach, a więc ślusarze, stolarze, tokarze, śliwierzy, frezerzy, elektrycy i wszelka inna swołocz. I taka szkoła nosiła nazwę szkoły zawodowej. Zapisałem się do szkoły na ulicy Nowowiejskiej i chodziłem do niej do końca roku szkolnego. Nie uczyłem się wcale, bo wiedziałem, że nie zdam na następny kurs, a chodzić i tak muszę przez dwa lata. Przez te dwa miesiące nikt mnie o nic nie pytał. Pod koniec roku szkołę rozparcelowano i wtedy zostałem przesłany do szkoły na Mokotowie. I tu dopiero dobrała się granda. Większość to chłopaki z Mokotowa. Z naszej ulicy chodziłem tylko ja. Cała ferajna chłopaków pracujących chodziła do szkoły na Czerniakowską. Chodziłem już dwa miesiące i wszystko było klawo. To znaczy, że wykłady się odbywały, a ja się nic nie uczyłem. Po dwóch miesiącach nastąpiła draka. Z chłopakami zmokotowa oczywiście. Przed rozpoczęciem lekcji jeden mocno obuzowaty chłopak chciał zabrać coś siłą drugiemu z kieszeni. A tamten skulił się pod ścianą, trzymając ręce w kieszeniach. Wtedy doskoczył drugi i razem zaczęli bić tego skulonego. Wpadłem w środek i odepchnąłem bijących. Wtedy jeden z nich skoczył na mnie. Stuknąłem pięścią w nos. Usiadł. Skoczył jeszcze raz i znowu siadł. Wreszcie odszedł z rozbitym nosem wołając. Czekaj, twoja mać. Ja się jeszcze odegram. Gdy po pierwszej lekcji wyszedłem na korytarz, podeszło do mnie dwóch starszych chłopaków. To ten, powiedział jeden z nich, pokazując na mnie palcem. Aha, pomyślałem. Napuścił na mnie mocniejszych. Cóż, trudno, będzie wojna. Przeciągniemy się troszeczkę. Gdy ci mnie obejrzeli, przyszedł inny. Mocno tamtych za siebie mówiąc. Ten szczeniak? Nie wtrącajcie się. Ja go sam obrobię. Popatrzył na mnie na zimno i uśmiechając się, ironicznie zapytał. Ty, mocny, podobno ty się nikogo nie boisz. Ja z tobą draki nie szukam, ale jak koniecznie chcesz, to ja się nie odkazuję. Odpowiedziałem, a co naprężyłem się w napięciu, z której strony otrzymam pierwsze uderzenie. Wal go w mordę, co z nim będziesz gadał? Wrzasnął jeden z przeciwników i wtedy ten najważniejszy odchylił się do tyłu, by zadać mi cios. W tym momencie strzeliłem łbem w jego twarz. Potoczył się do tyłu, wpadł na ścianę i usiadł. Skoczyło do mnie dwóch pozostałych i rozpoczęła się wymiana ciosów pięściami. W pewnym momencie jeden z nich ustawił mi się dobrze na łeb. Stuknąłem i ten też już siedzi. W tym czasie nadbiegli inni z pomocą. Wtedy nogi zapas i drapas. Uciekłem korytarzem, a wpadłem do kancelarii, a oni wszyscy za mną. Co się tu dzieje? pyta kierownik szkoły. Nic, tylko musimy mu dolać. Odpowiedział jeden z przeciwników, wskazując na mnie. Rzucili się do mnie, ale profesorowie rozdzielili nas. Gdy nie chcieli opuścić kancelarii, kierownik podszedł do telefonu, żeby zadzwonić na policję. Wtedy z wymyślaniem, klnąc i odgrażając się, zaczęli powoli wychodzić. W czasie drugiej przerwy nie wyszedłem na korytarz. Co chwilę otwierały się drzwi i za każdym razem ktoś inny przychodził mnie oglądać, zawiadamiając przy okazji, jakie to przyjemności mnie czekają. Połamanie żeber, z nosa zrobią balie, zęby wybiją jeszcze kupę innych rzeczy mi obiecali. Po przerwie poszedłem do kancelarii. Chciałbym zwolnić się z ostatniej lekcji. Zwróciłem się do kierownika. Boję się, że po lekcjach będzie większa awantura i mogą mnie skrzywdzić albo ja skrzywdzę któregoś z nich. Już za późno, odpowiedział mi. Ci, których wyrzuciłem, przeprowadzili kolegów i mniej więcej piętnastu czeka już pod szkołą. Dzwoniłem do komisariatu po policjanta, żeby odprowadził cię do domu. Wróciłem do klasy. A gdy po lekcjach wyszedłem na korytarz, czekał tam już policjant. Pomyślałem sobie, że jak faniaki, to i policjant nic nie pomoże. Zaczekaliśmy, aż wszyscy wyjdą ze szkoły. Po 10 minutach wyszedłem z policjantem i jednym kolegą z czerniakowa. Przed szkołą stała w milczeniu duża grupa chłopaków. Byli też wśród nich starsi, po 20 lat i więcej. Nieźle się na mnie jednego mizeraka przygotowali, pomyślałem. Teraz chyba nie powie żaden odsuńcie się jego samobrobie. Ja go przy policjantzie posunę, odezwał się któryś z grupy i wszyscy podeszli bliżej nas. Gdy ruszyliśmy, ruszyli za nami jak cienie. Tak doszliśmy do rogu puławskiej i dworcowej. Policjantowi nie chciało się iść dalej, więc powiedział: Teraz już możecie iść sami. Ja tu jeszcze postoję i ich nie przypuszczam. Obejrzałem się kilka razy i widziałem, że chociaż policjant stoi, czterech już przeszło pojedynczo i idąc pod domami, przyspieszał ją kroku. Przerzuciłem swój fiński nóż z kieszeni do rękawa. Jak myślisz? zapytałem kolegi. Urywamy się, czy wojna? Nie uciekajmy, odpowiedział kolega. Tym czterem chyba damy radę. W tym momencie usłyszałem tu pod wielu nóg. To policjant odszedł i cała gromada chłopaków pędzi, żeby spełnić to, co obiecywali w szkole. Dochodziłem już do schodów wiodących w dół w stronę ulicy belwederskiej. Cała grupa jest już około 100 metrów za nami, a ci pierwsi już przy nas. Pierwszy, chłop, może z 21 lat, zrzucił w biegu marynarkę. Uważaj, będę nożem bił, krzyknąłem ostrzegawcą. Prześladowcy zatrzymali się na moment. Wtedy pobiegłem w dół po schodach na złamanie karką. Gdy trzeba było, to uciekać też potrafiłem. Słyszałem za sobą tu pod nóg, lecz po chwili biegłem już sam. Wrogowie pozostali z tyłu. Już na zielnicy zaczekałem na kolegę. Nie czepiali się Ciebie, zapytałem? Nie. A czy zawadziłem tego, który pierwszy do mnie skoczył? Zawadziłeś, ale nie mocno. Po ręku dostał. Mówili, że zabiją Cię. Co jeszcze zobaczymy? Muszą mnie przedtem złapać i to kupą, bo we dwóch, trzech to mnie nie zaczepią. Po tej rozmowie tydzień nie chodziłem do szkoły. Czułem, że przez pierwsze dni będą urządzali pułapki, żeby mnie złapać i wreszcie im się sprzykrzy. Gdy po przerwie szedłem pierwszy raz do szkoły, spotkałem kolegę. Zapytałem, czy w szkole wszystko gra. Nie zauważyłem nic podejrzanego. Chyba podbudę nie przychodzą. Skręciliśmy w boczną ulicę. Kilka metrów od rogu ulicy minęliśmy młodego chłopaka, który nam się dokładnie przyjrzał. Pod drzwiami szkoły stało kilku baraszkujących chłopaków. Za plecami usłyszałem gwizd. To gwizdał ten, który tak bystro nam się przyglądał, ale ci przed szkołą go nie usłyszeli. Ten z tyłu gwizdał jeszcze dwa razy. Wreszcie zaklaskał w ręce. Tym razem usłyszeli. Przerwali zabawę i spojrzeli wszyscy w naszym kierunku, a już po chwili ustawili się przy drzwiach w dwa szeregi. Było ich dziesięciu, nie tego z tyłu. Zrobiłem pół obrót, że niby się oglądam i szybko wyjąłem z kieszeni zaparkanem fińskiej nóż, który ukryłem w rękawie. Wiedziałem, że nie mogę liczyć na pomoc kolegi, bo nie byliśmy przyjaciółmi i wiedziałem, że się boi. Weszliśmy w środek dwuszyregu ustawionego przed wejściem. Ja szedłem drugi, nie rozglądając się, obserwowałem równocześnie oba szeregi. Gdy już miałem wchodzić do szkoły, ostatni chłopak z prawej strony uderzył. Zakołotłowało się, bo w tym momencie wszyscy rzucili się na mnie. W kupie bić jest niewygodnie. Większe knoty można dostać, gdy bije się dwóch lub trzech, niż gdy bije się dziesięciu. Każdy chce bić i wzajemnie sobie przeszkadzają. Żaden nie zada silnego uderzenia. Trzeba tylko uważać, żeby się nie zwalić z nóg, bo wtedy mogiła. Szarpnąłem się do przodu, lecz nie udało mi się wyrwać skotła. Usłyszałem, jak któryś krzyknął – kosą go! Pomyślałem, że nie ma na co dłużej czekać, bo mogą przedziurawiać. Szarpnąłem się znów, a gdy i tym razem nie udało mi się wyrwać, pchnąłem kosą. Ktoś upadł. Przeskoczyłem przez niego i uciekłem, ile tylko miałem sił w nogach. Wieczorem dowiedziałem się, że jednego zawadziłem po plecach. Nic mu się nie stało, a przewrócił się tylko ze strachu. Już nie miałem po co iść do tej szkoły. Posłałem więc sąsiada z naszego domu, żeby poszedł załatwić przeniesienie mnie do szkoły na Czerniakowskiej, do której chodzili wszyscy koledzy. Po otrzymaniu przeniesienia zgłosiłem się do nowej szkoły. Nie mamy wolnych miejsc powiedział kierownik, gdy pokazałem przeniesienie. O, jak wyrzucę takiego pana i tu kierownik wymienił nazwiska kilku kolegów stojących na korytarzu i przysłuchujących się rozmowie to wtedy miejsce będzie. Ale ja muszę chodzić do szkoły odpowiedziałem, kładąc nacisk na słowo muszę. No, skoro musisz, to wobec tego przyjdź jutro na wykłady i powiedział mi, że będę na kursie 1b. Moi drodzy, na dzisiaj to tyle. I jeżeli chodzi o mokotów, to mam takie wrażenie, że to, co się działo ostatnio, albo pewnie, nie wiem jak tam jest teraz, no ale to chyba po prostu wszystko przechodzi w genach. Jednocześnie ta sytuacja tutaj opisana, gdzie jak się bije w dziesięciu jednego, to ciężej trafić. Ogólnie powiem wam, że akurat ten wycinek jest mocno chyba sklejony właśnie z tym filmem, jak zostałem gangsterem. Tam właśnie chyba nawet słowo w słowo jest to powiedziane, jeżeli dobrze pamiętam. A co do momentu, gdzie on jest na tych zabawach, poznaje Irenkę, to przyznam wam, że te czasy są dla mnie naprawdę fajne. Tam była fajna kultura. Naprawdę, jakoś powiem wam szczerze, że lubię ten okres, ten przedwojenny, i nawet polecam wam serial. Erynie czy Eurynie? Nie pamiętam już dokładnie tytułu, ale na pewno wiecie o co mi chodzi. I pochłonąłem go dosłownie chyba w dwa dni. Rewelacyjny serial, naprawdę rewelacyjnie oddaje klimat tamtych lat. Więc jeżeli chcecie, to naprawdę zapraszam. Można szybko sobie to obejrzeć i naprawdę przeżyć wiele ciekawych emocji. No dobra, ale dzisiaj już nie będę tyle gadał i słyszymy się już jutro. Cześć.